Jesteście szczęśliwi, jesteśmy szczęśliwi panią. Życzę wszystkiego najlepszego. Już raz powiedziałam, że to w sercu, ale wszystko było szczęśliwe. Bardzo mi przyjemnie, że Boże nie? Wszystkiego najlepszego. Dużo jeszcze zdrowia. No zdrowie przede wszystkim. Nie bez nas nie będzie. Czekaj. Jeszcze skromnych i podarunek. Raz. Wszystkiego najlepszego w długich latach. Ale jeszcze życia. Dziękuję. A ja jeszcze mam. Dawaj, ja. Tylko jeszcze Janek miał żonę życzenia, ale to kiedy teraz przeczytać. Tak, teraz pan teraz? Janku proszę dobra. Przeczytać. Dobra, mam. Pomóż mi. Życzymy tobie, jubilatko, twórczyni, żono oraz matko, aby los, który bywa psotny, dał język cięty, umysł lotny, by rumak, zwany też Pegazem, wyruszył z tobą pełnym gazem w krainę braw i fascynacji, gdzie brak kodeksu, ludzkich racji, i aby na przyziemnej niwie też potraktował cię uczciwie, dał zdrowie, wigor i sens bycia, to co potrzebne do przeżycia. Życzymy tobie, by w Olsztynie, mieście co jeziorami słynie, a także tu, czyli w Naraju, życie ci kwitło jak kwiaty w maju. Tego co dobro, dobre życzą Klosy i jeszcze kilka innych osób. Dziękuję. Pozwólcie szanowni państwo, ja nie wiedząc, że takim wierszu trzeba pisać, nie pisałem trochę dzisiaj. To może być zimne. Po ziemi naszej świętej, przeklętej, czasem ktoś wspomni o czym pamięta. A tu im życiu bywało wielkie mnóstwo, płaczu znowu. I światę chorym, kominkiem, budzie, bo poletko pieszczyste było wąskie, długie, długie. I siadł pan przerwny łowiec i życzą, może z mechonika życzą na ślepym pojść do syta. Szczęśliwa mieścina, obok kolej wiodła do miasta, a tu już tworzyły się kasa. Kłupkami szli ludzie do ranek na przystanek, aby dojechać do pracy, zarobić na życie i stać życie naszej. Jechali dzieci, młodzież, kumi uczelni, a w tym nasza bohaterka pani Tamara, aby zdobyć wiedzę i szerzyć się w różnych obszarach. Co dzisiaj czyni? Tworząc na starych śmieciach ognisko zwane na raju. Bo to klub otwartych myśli, swobodnych dyskusji, o sensie życia i rozwoju cywilizacji i pozytywnym wymiarze. Niech zawsze będzie bólść końca, a mama tuli niech swe dzieci, pożogi nigdy nie dostać i wieczny pokój na śmierć. A tu słowo dla pani Tamara. Tamara. Herkule dla ciebie para. Jak tacy zarządzą światem, brat nie pokłóci się z bratem. Spotkają się w każdym na raju, pogadają, pośpiewają, a sporo zna teraz, co czyni, to z Tamary przyczyny. Szczęśliwa kraina nasza, za taką duszę wydała, snując nadzieję rozwoju, o naszą przeszłość zadbała. Dziękuję serdecznie. Tamara, nowe lata tobie, daj żywie. Dziękuję.
Dzięki, dzięki, zapraszam, dzięki.